Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i wybaczcie od razu z góry. Delikatny kacyk mnie męczy, ale jestem wam winien powrót, bo tutaj jeszcze jest wiele do zwiedzenia, się okazuje. Wiele bardzo, kiedy lokacja już nie jest targana lodowatą wichurą, która zamraża wszystko na swojej drodze, łącznie ze skrzyneczkami. I podejrzewam, że sporo tego będzie. Nie no, wypuściłem się raz z powrotem. Moment, to na pewno zamknięte? Moment, tak. No, wypuściłem się raz z powrotem i serio jest dużo nowych lokacji, przynajmniej tak mi się wydaje, bo odmroziła się też jedna winda nawet, ale nie zjeżdżałem na dół, żeby sobie i wam nie psuć niespodzianki. Więc inaczej, jeżeli coś tam będzie zaskakującego, to będę tak samo zaskoczony jak wy po prostu. A nie będzie to zaskoczenie udawane, albo brak zaskoczenia, bo po co udawać w materiałach, no bez przesady. To nie ma być pokaz gry aktorskiej, tylko gry. Po prostu. Gry w grę. Dark Souls 2. O, shit. Dobra, tutaj był jeden, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest, chodź. Moment, właśnie, jaki mam zestaw? Czy ja mam dalej zestaw na farmowanie duszyczek? Moment, muszę to sprawdzić. 440. Ej, moment, może zaraz. Ten tu widzę, strzela coś niecnie. Dobra. Ożesz ty! O kurde, dobra. Coś kiepsko mi to wyszło. A o jemu za to świetnie i to naprawdę. To był zacny unik w idealnym momencie. Dobra, więc może oburącz. Teraz. Ej no, dziabnij go proszę cię. Kurde, no ale. Bez przesady, no ej! Nie, tak. Ej, kurde, nie wiesz, że zaraz zginę. Dobra, dawaj tego Estusa. I po mnie! No nie wiesz! Kurde, na pierwszym gościu! Nie no dobra, nie na pierwszym, na drugim, ale i tak jest kurde mega źle. Nie grajcie w Dark Souls 2 na kacu. W ogóle nawet w Dark Souls 1 też nie grajcie, bo jest jeszcze trudniejsze. No i o Demon's Souls to już nie wspominam. Tam to już w ogóle jest hardcore. O, dobra. Droga powrotna może być ciężka. Ej, kurde. Ale popiszmy się lenistwem teraz. Popiszmy się lenistwem i od razu przenieśmy się do tego ogniska, które jest delikatnie bliżej. O, ja. No na szczęście loading był praktycznie nieistniejący. Jakieś 4 sekundy raptem. Więc nawet za dużo wam teraz uciąć nie musiałem. No już jesteśmy koło duszyczek praktycznie. No w sumie trip krótszy, ale czy aż tak bardzo? Chyba nie. Ale dobra, przynajmniej 100% pewności, że odzyskam. Choć kwota nieporażająca, ale właśnie, mogę zobaczyć jaki mam zestaw. Nie, wszystko jest tak jak powinno być, prawie. Bo już chyba, no nie, dobra, walczmy dalej mrokiem, tylko no właśnie, turlanko należyte, bo wrzuciłem jeszcze w wigor postaci jeden punkt, już mogę 110 kilo nosić, ale to oczywiście jest zasługa pierścienia, trzeciego pierścienia smoka. Jeżeli dobrze pamiętam. Okej, może w ten sposób. No, to jest zawsze dobry początek. Na kozaków jechać w gościa. Przeturlać się i piruetić ich z mieczem. No. I nawet kiedy nie mam kamiennego pierścienia, to i tak robi to na nich wrażenie. Przynajmniej powinno. To jest mega turbo ciężki miecz. Ale właśnie, moment. Teraz pochodnia już nie będzie gasnąć. Ej, kurde, ale mega łatwo... Walczy się z nim, kiedy faktycznie zaczyna się od ciosu przeturlaniem. A, właśnie, tutaj coś było. No było, dosłownie, no bo już podniosłem. Jakiś tam przedmiot, nawet nie wiem co, ale też wejście na górę. Gdzie był schowany jeszcze jeden przedmiot, a to właściwie zestaw zbroi, jeżeli dobrze pamiętam. Północnika, półksiężnika, kurde, coś takiego. Lekka szata. Nic ciekawego dla mnie przynajmniej. Jak widzicie, ja gostuję w ciężkich zbrojach. Jak już dostanę mieczem, to przynajmniej nie zginę od razu. No dobra, przynajmniej nie zawsze. Okej, czyli teraz tak, tutaj. No i na tych trzeba uważać, bo to są zdradzieckie świnie i atakują. Zazwyczaj kiedy się przejdziesz koło nich i jesteś odwrócony plecami, to wtedy wybierają tamten moment właśnie na atak. Kurde, długą masz tą włócznię. Za długą. Dobra. A zresztą pokażę wam na następnym takim... Ej, wo! Shit, myślałem, że mi się od tego wczorajszego alkoholu roi w oczach, a to na szczęście tylko fantom. Ej, dobra. Zapomniałem o tobie, wybacz. Backstabik? Kurde. Trudno, nie chcesz, to nie trzeba to załatwić. Klasycznie. Okej, pieski na dole, to przyda mi się cios horyzontalny, jeżeli miałyby zamiar wszystkie skoczyć naraz.
No dobra, na szczęście tak się nie stało, ale i tak skaczą. No ostatnio padły trzy naraz. Teraz, dobra, jeden, drugi. No i trzeci. Mega naraty, no ale jeszcze żyje. Ej, tu wygląda, jakby mogło być przejście tajne, ukryte. Nie, niestety. No sorry, to jest taka delikatna fobia, że pomijam przypadkiem coś, czego nie chcę pominąć. Tam można iść. Tutaj nie można, więc tutaj nie idziemy. Nie, nie, myślałem po prostu, że tam może jakaś droga dalej jest. Ale nie. Tu? No, dobra, zostawmy, patrzcie. Dalej nie mogę go namierzyć. Wciskam gałkę, nic to nie daje. Lokonu nie ma. Więc idziemy sobie spokojnie dalej. Czemu nie? Tutaj z prawej jest jeszcze jeden taki. I zobaczmy, czy ten już się wypuścił za mną. Tak, już idzie. No, nawet stanę plecami do niego. Nie, wcale nie. Bitch. No, ta niestety nawet przed sztyletem nie ma co się bronić mieczem. Jednak tarcza ma swoje przeznaczenie i właśnie z takim zamysłem trzeba je używać, żeby blokowała różne rzeczy. Tak te zaklęcia tutaj, bo się posypią coś siły, no właśnie. Kurde, szkoda, że to nie zabija. A właśnie, no bo ja nie jestem już człowiekiem, no zapomniałem. A właśnie, czy teraz już doleci do mnie? No właśnie. To jest kapłanka, tak? Eleum Lois, ale... Kurczę, no zbyt mocna to nie jest, a zresztą wiele ich tutaj. No, zostały z królem. Niestety, pogrążył się w chaosie i nic z tego nie było. Nie no, to są słudzy, tak? No zresztą właśnie, mogę przeczytać. Zasięgając dodatkowych informacji. A, szata, to czemu szukam na spodniach? Szata sługi miasta katedralnego. Dawno temu słudzy troszczyli się o kapłanki, lecz gdy one zniknęły, pozostało im tylko bezcelowe błąkanie się po lodowatym Eleum Lois. Aha, dobra, czyli sorry, to nie są kapłanki, oni służyli kapłankom. Dobra, okej, okay, sorry. Dobrze, sprostowanie nastąpiło praktycznie natychmiastowo. Ile? Czy 95? No już 94 klejnoty. I tak bardzo dużo. Wystarczy chyba na zabawę z tym gościem. Zwłaszcza, że ten miecz faktycznie robi robotę nawet bez pierścienia, więc teraz tylko patrzcie, jak o ile wzrośnie ilość zadawanych przeze mnie obrażeń, kiedy jeszcze zaklnę trochę mroku w ten i tak już bardzo mroczny miecz. Bo w końcu czarny miecz skrypty. No musi być mroczny. Dobra, tam pominąłem jednego, trudno. Shit. Że mi zaraz backstaba nie zasadził. No kurde, no patrzcie, świnie, no. Ale jeszcze żyje, na jego nieszczęście. No dobra, to w takim wypadku turlu turlu. No, szkoda, że nie jeden cios. Ale ten przeraźliwy krzyk rozpaczy. Albo w sumie, nawet przy takiej rozpaczy, może dla niego śmierć to wreszcie będzie ukojenie. Już nie będzie musiał czekać, bo się doczekał. O shit. To się źle skończy. To się z... Oj, 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 oj. O kurde. No to był niecny atak, dobrze nie trafiony. O, dobra. Chyba już najwyższa pora. Na łyczek ze stusa. Dobra, zły początek. Bo jedno cięcie jeszcze i po mnie. No kurde, czemu ja tego nie zablokowałem, ani nawet się nie przeturlałem? To nie wiem, kochani, nie wiem, nie wiem. Ale dobra, dystans chyba właściwy. Na kolejny łyk. Dobra, na pełnym papciu. O, żeż ty, przebiegła bestio. No ja jestem równie przebiegły. Jeżeli nawet nie bardziej. Mocnym. No, ale dalej nie zabija, kurde. Co jest nie tak? Coś się skiepściło po drodze? Jakoś? No, mam nadzieję, że nie. Bo wtedy to połączenie nie będzie działało tak dobrze, jak chciałem. No tam nic nie ma. No tu jest ten jeden czarownik raptem, ale to jeszcze moment. No, tutaj jest wnęka, której nie sprawdziłem. Ale tutaj chyba nic nie było, no właśnie. Jakiś przedmiot wcześniej, ale już tutaj przecież byliśmy. Kurde. No, na pewno za pierwszym razem się to nie uda nigdy. Aha, sorry, no jak już ustaliliśmy wcześniej, tych trzeba zabijać od razu. Mogą później denerwować gracza niepotrzebnie. No i też przyprawiać o niespodziewany zgon. Skok może? I poprawka. No. Dobra, co tam? Lodowy rapier, raz jeszcze. Szkoda, że to nie weszło. I to! Kurde! No 522 zabiera w takim, w takiej formie podstawowej, a teraz zaklnijmy. Dobra, i ile teraz? W połączeniu z tamtym pierścieniem.
671, ale to nie był ten sam cios nawet. Bo teraz dopiero będziemy mogli sprawdzić. Tak naprawdę. No. Jeden cios. I to jeszcze nie najmocniejszy. I to mi się, kurde, podoba. Ale właśnie, tu jest ta winda, o której wam mówiłem. I do tej windy trzeba wejść. Trzeba sprawdzić, co jest dalej. Może nowa lokacja jakaś. Op. Faktycznie winda, nie pomyliłem miejsc? Nie. Dobrze. No to jedźmy. Na dół czy do góry? No cholera, po suficie mogłem poznać, że będziemy zjeżdżać na dół. Dobra, dziabnij sobie klejnot, póki jest na to czas. Może jednak tarcza. Jako podstawa. W końcu nowa lokacja, nie wiem co jest grane. What? Co to jest? Wilczki jakieś? Co to kurde, turlające się jeże? Tego jeszcze nie... Wow, dużo zabiera. Szybko giną? Na szczęście... Cholera, szybko giną, ale tak samo jak ja, o kurde! Turlające się jeże z ogonami. No pięknie, pięknie. No to ale lipa, ale teraz dobra, moje pytanie, czy z drugiego ogniska w tej lokacji nie będzie troszeczkę bliżej z opuszczonego domostwa? Albo z wewnętrznego muru, no bo widzicie, zostały mi jeszcze dwa w dalszym ciągu, no. A w wielkiej katedrze już innego nie ma. Kurde. Oj, czemu się te wczytały dopiero teraz? Dziwnie, dziwnie, dziwnie. Nie no, ale nie wiem, tu? Cholera, dobra, wystartujemy w murze wewnętrznym. I może stąd faktycznie będzie jakoś bliżej, albo coś tutaj się rozmroziło, co ułatwi mi progres. Kurde, słabe macie te zakręcia. Ale to już nie jest chyba sługa, bo słudzy mają sztylety, choć w sumie ubiór ten sam. Ale nie, dobra, i tak się muszę cofnąć po tamte duszyczki, bo sporo ich było. Więc może tędy. Tutaj, dobra, były jakieś przedmioty, które już podniosłem. Ej, tak, to może być to. To może być to. Mogę być na dobrym tropie teraz. Tutaj zabraliśmy oko kapłanki. Ale też drzwi w dalszym ciągu otwierane chyba z drugiej strony, tak? No właśnie. Więc może... Ej, faktycznie, tam zjedziemy na dół. Jakoś tam przejdziemy dołem, może. W sumie... Ej, coś tam jest. W narożniku. Chyba, że... Jeszcze to jest po prostu coś, co się nie wczytało. Nie no, dobra, ale na pewno tam po murze idzie przejść. No właśnie, więc tam sobie wejdziemy później pewnie na górę. I z drugiej strony otworzymy. I tak się kolejny raz zapętlą lokacje, co tak bardzo lubię w serii Souls. Nie, po prostu wielka lokacja wydaje się jednością. Że mimo wszystko wydaje się, że jesteś daleko od jednego miejsca. A się okazuje, że jeden skrót starcza tylko. Kurde, ale akurat nie w tym wypadku to nie jest skrót. I to nie był ten kierunek. Coś nie, sorry, kierunek właściwy, ale niestety przejścia nie ma. Kurde, no dobra, no to... Ale i tak się muszę cofnąć po tamte duszyczki, więc ja... No dobra, wróćmy do pierwotnego ogniska, tam gdzie byliśmy na początku. Shit. Nie no, stąd przynajmniej jestem pewien, że trafię we właściwe miejsce. Zwłaszcza, że mam zdrowia coraz mniej. Kurde. No, jak widzieli, pamiętacie tą niewidzialną drabinkę? Po tym, jak zelżały mrozy, drabinka jest już widoczna. Więc żaden w sumie taki aż bardzo sekret. W końcu przecież każdy ją odnalazł pewnie. A ja myślałem, że odkryłem coś fajnego. Kurde. A jakże bardzo się przeliczyłem. Ale dobra, faktycznie, czy jest sens ich wszystkich zabijać? Chyba nie. Oszyt. A jednak nawet w lecący cel trafił. Dobry koleś. Zaiste. Nie, ale faktycznie, naprawdę tutaj tego tylko zasłonimy na tarczę, bo tarcza się okazuje jest dobra w obronie przed magią! No nie! No nie, no wypuść mnie stąd, kurde, i po mnie! No i tak się kończy raszowanie. Ile? 18 tysięcy w plecy? A co jest jeszcze do przeżycia? To jest powiedzmy pół godziny farmowania dusz. Nie no, dobra, przesada. Bo kiedy już farmujesz, to masz specjalne sposoby. Zakładasz odpowiedni pierścień, wybierasz odpowiednią lokację. Może nawet podrzucasz żar ascezy do ogniska w pobliżu, żeby przeciwnicy byli więcej warci, ale jednocześnie też trudniejsi oczywiście. No i się farmuje wtedy zdecydowanie więcej duszyczek w zdecydowanie krótszym czasie. No nie, kurde. Ale teraz spróbuję zaraszować jeszcze raz, bo już praktycznie nie mam nic do stracenia, tylko może jeszcze coś na obronę. A może nie, po prostu zróbmy sobie takie coś, tylko kurde, dobra, niech on jeszcze podejdzie. Będzie denerwujący pewnie w trakcie rzucania zaklęcia. Dobra, i zobaczymy. Jakby co, jeżeli już będę musiał zaatakować kogoś, to przynajmniej zadam mu większe obrażenia.
Dobra, tego fajnie było ominąć. Bez uszczerbku na zdrowiu, tego też. I teraz tak, bo ten mnie rozwalił. Tak właściwie, więc skoczyła od razu. Kurde, dobra, nie udało się. Dobra, i chyba znowu beton. Nie można rushować, po prostu don't rush. Dobra, no. Super, jak tu się jakoś przycisnę, to może coś z tego będzie. No kurde, oczywiście, ta. No musiało się tak skończyć, no nie wierzę. Dobra, to może teraz delikatnie wolniej, ale i tak szybko. Kurde, no nowe przeciwnicy czekają. Jeżyki lodowe z sopelkami na plecach, a ja tutaj zatarłem się na początku już. No bez przesady, tak nie może być. Ale faktycznie. Kurczę, chyba mądrzej będzie. Zawsze inaczej, sorry, to jest zawsze raszowanie z głupim pomysłem, więc wiadomo, że mądrzej jest zwalczyć z poszczególnym przeciwnikiem pojedynczo. Na przykład z tym, on sobie wykona atak, ja się przeturlam ładnie, coś nieładnie. Kurde, i prawie bym zginął z tym jednym. Co jest grane? Już jeden Estus. Poszedł. Dobra, ale teraz tak. Zaatakuj ładnie, proszę. Dziękuję. Teraz ja, moja kolej. I teraz coś gorzej. Naprawdę gorzej, ale chyba na klejnoty się przerzucimy. Oj, shit. Aha, i nie trafiłem jeszcze swoim atakiem. Pięknie, normalnie. Kunszt, piechol. Kunszt. Teraz pokazujesz. Oczywiście to był sarkazm, przecież nie można aż tak bardzo lamić, no nie no, zwłaszcza, że jeszcze wcześniej było nawet dobrze. Co to miał być? To był jakiś dziwny ruch, którego jeszcze wcześniej nie doświadczyłem. A i znowu ten mi pokrzyżował plany, no nie wiesz. Dobra, teraz od razu. Nie masz się co patyczkować. No właśnie, bo wtedy tego się wywabia. Z tamtej odległości, z większej. Ej, dobra. Nie wiedziałem, że ten miecz ma aż taki dobry zasięg. Jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze jeden po lewej tutaj, więc od razu może z grubej rury. Aha, nie trafiając. Dwa razy. Dobrze, trzeci przynajmniej przed. Dobra, ale tak, serio, pieski można chyba zostawić. Ej, tam można wejść na górę? Jakoś? Ej, interesujące. Dobra, serio, mam nadzieję, że psy się nie wypuszczą, bo już tutaj jest serio zaraszuje. Bo tu jest większa przestrzeń i można sobie na to pozwolić, a przynajmniej spróbować. Mam nadzieję, że mnie nie dopadną zaraz. Tak od razu. Oj kurde, dobra, pierwsze zaklęcia. Pierwsze zaklęcia za płoty. Teraz tylko wziąć się do roboty. Dobra. Nie jest źle, nie jest źle. Te sople są nie dość, że powolne, to jeszcze łatwo ich unikać. Kurde, dobra, muszę się schować i napić. Ej, nie, nie, jak mnie tutaj dopadną w kącie, tada przerąbane. Ej, właśnie, i windy tu jeszcze nie będzie. Aha, winda jest na dole. No to ładnie. Dobra, no to tak, ciągnij za wajchę. Śnieżny rycerzyku. I trzeba poczekać tutaj, po tej stronie. Jakby któryś jednak chciał przyjść i się ze mną policzyć, ale nie, chyba nie. Chyba zrezygnowali. Lecz nie lubią bawić się w niebezpiecznych miejscach, a to miejsce jest nad wyraz niebezpieczne. Okej, mroczna broń. No i może od razu też kryształowa materia dusz. No bo serio, walną mnie raz tamte jeżyki, już się robi nieciekawie. Ale właśnie, można sprawdzić tarczę przeciwko nim. Dobra, od razu na pełnym bucie. Na. Oj, szyj, i tak jeden został. No, bez kitu, bez kitu. Nie, 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 nie. Jeden jeżyk nie ma prawa po prostu mnie poskładać. Gdzie jesteś? Dobra, i spróbuj się przeturlać, bo chcecie wybadać. No. Aha, ale oprócz turlania się ma też salta. Dobra. Ale ginie na jeden cios. Aha, i samo moje zbliżenie się do niego już mi sprawia ból. Dobra, dwa klasztorne amulety i balsam. Kurde! To nie było warte tamtego zgonu poprzednio i 18 tysięcy. Ale cóż. Dobra, mam nadzieję, że ich nie będzie więcej tutaj. Że gdzieś się nie odkopią. Oj, czyż... Jest! Jeszcze jedna świnka. Dobra, chodź tu. Im szybciej ty zginiesz, tym ja się czuję bezpieczniej. Dobra, co my tu? Zioło brzasku. Dużo ziół i balsamów. Faktycznie chyba herbalistów tutaj było wielu w tej krainie. Nie, dobra, jeszcze jeden. Właśnie. Kurde, ale ej, pięknie, że tak wykonał obrót w powietrzu i jednak postanowił go trafić. Twórca uroków Nikolaj. Rosjanin?
Siedźby. Nie, dobra, ale serio. No nie, nie, nie to! Kurde. Dobra, zmarnowałem zaklęcie. Miało być to oczywiście. Jeszcze poprawione. O, szyt! Dobra, nic nie będziemy poprawiać tego. O kurde, czy to skręciło? Ale na szczęście. O kurde, co to było? Bez kitu, PTS-tusy. Chyba nie wiem, co on rzucił. Jeszcze się uleczył! No nie, no nie! Bez przesady. Ej, to jest fajne zaklęcie. Czemu ja takiego nie mam? Chciałbym mieć. Dobra, ale miecz szybszy od błyskawicy się okazuje. Ej, powiem, że zostawiłeś coś fajnego. Kurde, szkoda. Dobra, jeszcze kawałek do przodu. Się przesuńmy, może do ogniska, bo coś mi się wydaje, że gdzieś tu będzie. Kurde, serio mam nadzieję, bo... No właśnie. Jakiś jeżyk w połączeniu z czarownikiem może być krucho. No co wy macie z tymi balsamami? Kurde, smarować się lubicie. Cholera. Ej, tu było coś więcej. Co to za lodowe coś? O, shit. Nie. Nie lubimy jeży. Nie lubimy jeżyków. Dobra, może tak. Zostawmy jeszcze estusy. Ej, właśnie, ale jeż będzie mnie ścigał, tak? A to można wykorzystać. Albo w sumie nawet lepiej może nie. Kurde, ale to zmoczyłem. Strasznie to zmoczyłem. Łooo, nie! Kurde! Nie, ja tu kończę. W tym momencie kończę, jeżyki mnie zdenerwowały. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdro, cześć, hej. Kurde. Kupię pieprzone jeże. Ale do Sonika nic nie mam jakby co, nie? Żeby nie było, że jestem uprzedzony do jeży w ogóle. Ale jeszcze przed końcem tego odcinka coś, o co pytaliście w komentarzach. Co się dzieje, kiedy zapłacimy 100 tysięcy kolesiowi, który w pewnym odcinku z Dark Souls 2 proponował nam odkupienie wszystkich grzechów. Zresztą moment, czy na pewno jest tutaj? W dalszym ciągu jest. Dobra, pogadajmy. Wyznaj swoje grzechy. Za... Zero? Ej, jak to za zero? Myślałem, że będę musiał jeszcze dozbierać do 100 tysięcy. Jak to za zero? Okej. Dobra. I co teraz? Kiedy już moje grzechy zostały odpuszczone. Ale mój jeden grzech. Wow, to dużo ich, kurde, nie miałem. Your sin has been forgiven. May your contrition be sincere. Ej, uwierz, byłaby, abym wiedział, co było tym grzechem. Serio. Ale co, naprawdę? Czy to już wszystko? Wow. Moment, sprawdźmy, może coś ma, czego ja nie mam. Nie. Kolego, ale serio, nie mam grzechów. Wow. Piechol bez grzechów, kto by pomyślał? No nie. O, dobra. Zdać sobie, że jestem bez grzechu, tak? Pierścień odporności. Every last one of us. No, powiedzmy, że się zgadzam z tym. Choć są przypadki graniczne, które no tak ledwo zasługują na to przebaczenie. Dobra, coś jeszcze ode ciebie może? No matter how. Aha, taki bardzo litościwy z ciebie koleś. No, dobra, ale jeszcze co, zobaczmy. Co daje ten pierścień, który od niego otrzymaliśmy i skończymy ten odcinek. Dobra, tutaj. Pierścień odporności. Kurde. No to patrzymy na wszystkie nazwy od góry do dołu. No już była otchłań. Pewnie gdzieś tutaj, nawet pewnie już go miałem. Ale kto wie. Jest odporności. Tutaj, jeszcze mam plus jeden, no to dobra, dał mi gorszy niż już miałem, ale co on daje? Pierścień ochronny z czterema błogosławionymi klejnotami. Zwiększa odporność na trucizny, krwotoki, klątwy i skamienienie. Dzieło z zaginionej krainy Olafis.
Czarnoksiężnik, który je stworzył, był tak potężny, że budził powszechny lęk. No raczej nie ten, ale... Ej, właśnie, może już zaczniemy zabijać postaci. Nie, 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 nie. Dobra, kochani. Trzymajcie się, pozdro. Cześć, cześć.